Witajcie moi drodzy. Mam nadzieję, że większość z Was kojarzy tą przesympatyczną parę, która niestety kończy już swój road trip po USA, a tak naprawdę po zachodnim wybrzeżu USA i chyba z wielkim bólem serca jutro wraca do Polski. Mnie tak naprawdę jest trudno uwierzyć w to, że od naszego ostatniego spotkania minął prawie miesiąc. No także tak. Czas pędzi jak szalony. Stwierdziłam więc, że spróbuję nagrać z nimi jeszcze jeden szybki, krótki odcinek, ale będzie to odcinek, powiedzmy sobie, taki w formie zabawy, quizu, gdzie ja będę ich podpytywać o najlepsze, najgorsze miejsca, powiedzmy sobie, najlepsze jedzenie, najgorszy nocleg, także jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszamy do dalszego oglądania. Na wstępie może jeszcze powiem, że my już razem jesteśmy dzisiaj o chyba 3 godziny i cały czas nam się buzie nie zamykają. Tak. Zrobiliśmy sobie szybki, nawet nie szybki, zrobiliśmy sobie piknik w Parku Palmowym w Santa Monice, ale okazało się, że straszliwie wieje. Ale sernik był genialny. Tak, jedliśmy sernik i inne przyjemności, ale strasznie wieje, więc usiedliśmy sobie tutaj na tej tak zwanej promenadzie na trzeciej i tutaj nagrywamy. Słuchajcie, jeśli jesteście gotowi? Tak. Zawsze. Gotowi. Co mogę powiedzieć? Jeżeli się powtórzą jakieś na przykład takie same miejsca wasze ulubione, to mogą być. Jeśli będą inne, różne, to będzie tym bardziej ciekawie, ale ogólnie mówcie to, co czujecie, to, co wam się podobało i tak dalej. No na świeżo. Na świeżo, oczywiście. Pierwsze pytanie. Najpiękniejsze miejsce takie na łonie natury, które waszym zdaniem zapiera dech w piersiach, gdzie na pewno trzeba obowiązkowo być? To jest bardzo ciężkie pytanie. No to ciężko odpowiedzieć, bo te miejsca, które odwiedziliśmy przez ten prawie miesiąc, wszystkie były inne, a każde z nich było wyjątkowe. Na łonie przyrody, no to musielibyśmy wybierać między parkami. Może być ex aequo 2. Mogą być. No to na pewno Yosemite. I Bryce. To u mnie na pierwszym miejscu jest Grand Canyon. Jednak? Tak. Nie jest przereklamowany? Nie. Robi niesamowite wrażenie, także mimo wszystko Grand Canyon, tak, to jest must have. Tam trzeba być. Tak, koniecznie. Znaczy ja uważam, że każdy z tych parków, który odwiedziliśmy, jest must have, natomiast nie brałem w ogóle pod uwagę Wielkiego Kanionu, powiedzieć na łonie natury, czyli tam, gdzie jest ten kontakt bezpośredni. Grand Canyon ogląda się z góry. Jest to no, fenomenalne uczucie, to są, no ja miałem gęsią skórkę na rękach, na karku, nie wiem jeszcze gdzie, ale to jest coś, czego, znaczy nie wiem, czy można doświadczyć w innym miejscu na Ziemi, ja na pewno nie doświadczyłem, ale jest to tak jakby, to nie jest full contact, to jest, stoisz u góry, widzisz, oczywiście. Jedna rzecz, żadne zdjęcia, filmy, nie. Czyjeś filmiki nie oddadzą tego, jak się widzi to na żywo, prawda? Zaraziliśmy się Wielkim Kanionem właśnie z blogów, z filmów, zdjęć, ale tak jak powiedziałaś, będąc tam na miejscu, słysząc powiew wiatru, ptaki, zapach, to miejsce, nie da się tego oddać na żadnym filmie, żadnym zdjęciu, w żadnym opisie. Wydaje mi się, że nie ma nawet tylu słów wymyślonych, żeby oddać to, co się człowiek wtedy czuje. Pytanie kolejne. Również o przyrodę, naturę, ale tym razem miejsce, które nie zrobiło na Was takiego wielkiego wrażenia. Powiedzmy, było fajne, było ładne, fajnie jest zobaczyć, ale nie było to jakieś, powiedzmy sobie, takie mega wow, szokujące. Z przyrodniczych czy ogólnie? Tak, z przyrodniczych. Może nie było takiego. Nie było takiego, nie było takiego chyba. To znaczy, jak dla mnie, tak jak mówisz, bardzo piękne miejsce, ale miejsce, które nie zaskoczyło mnie tak mocno, to jest Park Narodowy Zion. Zion. No to nie, to na mnie Zion zrobił ogromne wrażenie. Za mało czasu mieliśmy, może to jest kwestia tego typu, że nie było tyle czasu, żeby pokonać te szlaki, które pierwotnie chcieliśmy. Bo chcieliśmy dojść na koniec, tam gdzie się brodzi w wodzie, tak? Na row. Natomiast to ja mam odmienne zdanie w takim razie, bo Zion jest... Ja wybierałem między Zionem a Yosemite. Te wodospady, ta siła tych wodospadów,
to, co tam się działo przy wodospadzie. No, ja jeszcze przerwę ci, przepraszam, jak ja zobaczyłam wasze zdjęcie wodospadów z tą tęczą, to pięknie. Ale Jasiu, tam stojąc 100 metrów od wodospadu, u góry, w ciągu minut, no może 2-3 minut jesteś mokra. Ta woda odbija się z taką siłą od tych skał na dole, że ta cała bryza wraca do góry prosto w ludzi. To ja ci opowiadałem, że zwiedzaliśmy w poprzednim roku Islandię. Nie doznaliśmy tego, co tutaj przy Yosemite, przy tych wodospadach. Islandia jest przepiękna, ale tą siłę natury Yosemite. Okej, zaraz szukam następnego pytania, bo mi się oczywiście telefon wygasza. Pytanie. Zwiedziliście kilka dużych miast. Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, San Diego. Które waszym zdaniem numer jeden? Takie najprzyjemniejsze, najfajniejsze, które jest numer jeden? To zacznij może ty. Z tych dużych miast, które zwiedziliśmy, numer jeden dla mnie jest San Francisco. Jest rewelacyjnym, w miarę spokojnym miastem, które ma bardzo dużo zielonych przestrzeni, oczywiście ocean, Golden Gate. Także San Francisco bardzo, bardzo na plus. To jest miasto, które mi się najbardziej podobało. Jeden drobny minusik, okropnie zimny wiatr, na który trafiliśmy. Ale to jedyna rzecz, która była na minus, a tak to całe San Francisco dla mnie najfajniejsze. Mnie jest ciężko też wybrać, ale skoro muszę, to podobnie jak Adam. San Francisco ze względu na ilość zieleni wokół, chyba to najbardziej, bo Los Angeles też jest cudowne, ale wyjeżdżając masz za chwilę pustynię, kamienie, skały, a wokół San Francisco masz góry, lasy, jest zielono, dużo terenów rekreacyjnych i chyba tak dla turysty, który spędził tu 4 dni, tu 4 dni, to San Francisco. Okej. Do którego miasta byście już drugi raz nie pojechali? Może to być też jakieś mniejsze miasteczko, powiedzmy sobie, ale z tych dużych miast, gdzie byście drugi raz nie pojechali? Już ci odpowiem. Dzisiaj, jak tutaj jechaliśmy jedynką, rozmawialiśmy na ten temat, jeżeli będziemy powtarzać, co wytniemy po to, żeby ten mieć zaoszczędzony czas na inne miejsca dłużej zostać. Stwierdziliśmy, że odpuścilibyśmy sobie San Diego. Ze względu na dojazd, bo z daleko trzeba jechać, później wracać. Natomiast na to, co widzieliśmy, nam wystarczy, nie? Tak. Na pewno nie odpuścilibyśmy Vegas, San Francisco, ani Los Angeles. Okej. Gdzie mieliście najlepszy nocleg? Taki, który byście mogli polecić pod wieloma różnymi względami. Żeby na przykład było nie jakoś bardzo drogo, było przyjemnie w środku, czysto, nie wiem, fajne łóżko do spania, pod takimi różnymi względami. Taki najprzyjemniejszy nocleg. Dzisiaj? Tak, dzisiaj... Na Samonicy jesteście tutaj. Znaczy nocleg wczoraj na dzisiaj, tak, może sam pokój, to klasyczne, bo jakby w większości noclegów mieliśmy w takich klasycznych, standardowych wyposażeniach. Nieprawda, tak. W łazience była słuchawka. Można było ściągnąć normalnie na wężu i się umyć. To było... się rzadko zdarza. Tak. Ale nocleg z wczoraj na dzisiaj, powiedzmy w połowie trasy San Francisco do jedynki Los Angeles, na trasie właśnie starej jedynki. Hotel, który jakby sam z siebie nie odbiegał niczym specjalnym w środku, ale leżał przy samym oceanie. Więc rano, jak poszliśmy na śniadanie, widok na ocean, dookoła te tereny, które były, to... Tak, to z jednej strony góry, z drugiej ocean, bardzo mało ludzi. Sam hotel jest przede wszystkim czysty i ma taką małą miasteczkową, kameralną atmosferę w środku. Do tego jedzenie bardzo dobre, śniadanie. Mieliśmy w cenie klasyczny tost albo muffina z sokiem lub 10 dolarów rabatu do śniadania, które też było bardzo dobre. Natomiast ten widok, jak się wychodzi, to hotel leży tuż przy plaży, na tą plażę na Pacyfik, rewelacyjny. Przy samym oceanie są ustawione stanowiska z ogniskami i krzesełka. Obsługa zapala po południu tylko 16-17 te ogniska, żeby ludzie mogli, bo tam jednak zimno się robi popołudniami, siąść przy ognisku, w cieple. Czyli jest taki specyficzny kurczę, klimat, tak. Prawda? A jeszcze niedaleko... I szkoda, że tylko jedną noc tam byliście. Tak, a dodatkowo jeszcze 3-4 mile od tego hotelu na północ jest plaża, na której są setki słoni morskich. Kojarzysz to miejsce? Tak. Także
Tak, to jeśli chodzi o sam hotel, o cenę, całokształt, to to miejsce dzisiaj. Natomiast muszę powiedzieć, że żaden hotel przez cały okres nas nie zawiódł. Muszę jeszcze powiedzieć, wyjątkowo mieliśmy, bo wszystkie hotele braliśmy z takiej jednej znanej wypożyczalni internetowej. Natomiast jeden mieliśmy w prywatną kwaterę tutaj właśnie w Los Angeles, pierwsze 5 noclegów w dzielnicy czy w miejscowości Carson u pana, który jest imigrantem z Hawajów. Dusza człowiek, mam bardzo dużo emocji związanych z tym miejscem, z rozmową z tym panem. Jeśli przyjedziemy to do LA, bez dwóch zdań nawet się nie będę zastanawiał, tego samego pana weźmiemy. Albo u nas. Albo u was. Albo u was. Okej. Okay. No to oczywiste. Teraz jeszcze też pytanie mam tutaj kolejne. Gdzie się nie wyspaliście? Gdzie byście drugi raz nie pojechali? Gdzie na przykład, no powiedzmy sobie szczerze, było brudno w jakimś hotelu, zdarzyło się? Nie, tak, było. Nie zdarzyło się. To, co generalnie, nie wiem, czy mamy takie szczęście, ale i 3 lata temu jak byliśmy i teraz jak byliśmy, wszystkie hotele w mniejszych, większych miejscowościach zawsze miały dobry standard, jeżeli chodzi o czystość. Także była czysta pościel, czyste ręczniki w dużej ilości, czysta łazienka, więc pod tym kątem nigdzie nie zawiedliśmy się. No muszę jeszcze dodać jedną rzecz, że nie mam na to dowodu, oczywiście będę szukał wnikliwie, ale prawdopodobnie służby federalne w Stanach Zjednoczonych muszą coś rozpylać w powietrzu a propos tego wyspania, bo my śpimy maksymalnie po 5-5,5 godziny i tak od miesiąca ciągniemy, słuchajcie, my się wysypiamy. Wyśpicie się w samolocie. Wyśpimy się w Polsce. Albo w Polsce, dokładnie. Okej, okay, teraz pytanie odnośnie jedzenia. Gdzie zwariowały wasze kubki smakowe? Gdzie było najlepsze jedzenie za ten miesiąc na całej trasie? Jedno miejsce, bo ja wiem, że na pewno było więcej, ale jedno takie numer. Co pytanie, jeden. To trudniejsze. Mhm. Nie, dla mnie taka miejsce, które bardzo zapamiętam, jeżeli chodzi o kuchnię, to w San Diego restauracja meksykańska, w której jadłam przepyszne guacamole. Oj, naprawdę, tak. O ile faktycznie w trakcie tego wyjazdu jestem dużą fanką guacamole i w różnych miejscach próbowałam, to tutaj w San Diego to, co jadłam, to była rewelacja i te właśnie nachosy z salsami, z guacamole, mistrzostwo. Okej. To ja muszę powiedzieć tak, tam było bardzo dobre, jeśli chodzi o San Diego. Właściwie moglibyśmy odpowiedzieć w każdym mieście najlepsze, tak? Ale że mamy tylko jedno wybrać, to ja muszę powiedzieć, że znowu w San Francisco, niedaleko hotelu, mieliśmy taką kameralną knajpkę japońską i tam był znowu najlepszy ramen na świecie, jaki jedliśmy, do tego stopnia, że myśmy tam trafili w pierwszy dzień na kolację. I do końca, przez całe 4 dni chodziliśmy na ten sam ramen, tak. Gdzie zawsze staramy się spróbować czegoś innego. Tak, to tak, śniadania, obiady były różne, ale ramen musiał być. Okej, okay, szukam następnego pytania. Okej, okay, a czy było jakieś miejsce, gdzie zamówiliście jedzenie, byliście na przykład mega głodni, a mimo wszystko no, było takie sobie? Albo co wam w tym amerykańskim jedzeniu nie smakowało? Tak, jest taka jedna rzecz. Na wielu vlogach widzieliśmy, więc chcieliśmy spróbować. Hash brown. Próbowaliśmy hash brown w kilku miejscach i w żadnym nam nie podszedł. W różnej postaci opiekane ziemniaczki, czy cały ziemniak, serkie. Wolimy nasze tradycyjne placki ziemniaczane. Hash brown, coś, czego dla mnie może nie być. Okej, okay, następne pytanie. Czy waszym zdaniem, co waszym zdaniem jest, bądź było na waszej trasie overpriced? Przereklamowane albo coś, co was rozczarowało? Coś przereklamowanego. Wiesz co, no nie powiem, że przereklamowanego, natomiast wizyta tutaj w LA, w parkach rozrywki, w Disneylandzie było to z tymi sklepikami? Tak. Nie. Generalnie zarówno w Disneylandzie, jak i w Universal Studio. Za dużo sklepików, za dużo jedzenia, za mało atrakcji. Tak, bardzo dużo. Powiedzmy sobie szczerze, za dużo tego wszystkiego, całego dziadostwa wokół. Tak. Na rzecz. Mamy porównanie, bo byliśmy zarówno u Disneya, tylko w Animal Kingdom. Tak, w Orlando. Tak, w Orlando, na wschodnim wybrzeżu i byliśmy w Universal Hollywood Studios w Orlando. Natomiast tutaj byliśmy również jakby w kopii, tak, w Universal Hollywood Studios, ale w zwykłym Disneylandzie. Mamy wrażenie, że na wschodnim wybrzeżu był no, bliżej tego złotego środka. Nie było tego takiego przepychu sklepików z gadżetami, z bajerami. Tutaj było jednak tego więcej, mniej atrakcji.
Powiedzmy no, sobie szczerze, biznes, nie? Tak, i generalnie te kolejki górskie, to co sobie jeździliśmy, to no, na kilku się zawiedliśmy, bo kolejka była na 25 minut, pół godziny, a przejażdżka trwa 2 minuty. Do momentu, aż myśmy wysiedli z tego wagonika, myśmy nie wierzyli, że to już koniec. No to już. Tak, zdarzało się. Także fajnie było, dzień super. Było kilka atrakcji w Universal Hollywood Studios, których nie było, nie ma w Orlando, na przykład trasa, ten road studio cały, tour. Studio tour po planach filmowych. To było super przeżycie. I to tak naprawdę tym się broni Universal Hollywood tutaj w LA. Okej. Gdzie najlepiej się bawiliście? Ale pod jakim względem? No, rozrywki. Las Vegas, Fremont. Las Vegas, Fremont. Tak, i to słuchajcie, wracamy tam na pewno, jak tutaj będziemy. Tam nie da się spędzić więcej niż 2-3 dni, ale przez te 2-3 dni 100% esencja zabawy. Nie, 4. I właśnie moje kolejne pytanie było o to, gdzie chcielibyście wrócić? Kolejna podróż, gdzie na pewno chcecie wrócić? Czyli oprócz Las Vegas, powiedzmy sobie, gdzie jeszcze? Dobrze, to już ci powiem. Popraw mnie jak coś. No. Na pewno LA startujemy, San Diego odpuszczamy, na pewno Wielki Kanion, na pewno Bryce, na pewno Zion. Page byśmy mogli sobie już odpuścić, tak. Nie? Kanionem Antelope. Tak, tak, na pewno, tak jak powiedziałem, Bryce i Zion zdecydowanie. I zdecydowanie to, co urwiemy sobie po to, żeby więcej czasu przeznaczyć w tych parkach. Przynajmniej dwukrotnie więcej, czyli nie jeden dzień, a dwa dni. Zarówno w Bryce, tak samo w Zionie, tak samo w Sequoia National Park i tak samo w Yosemite. No i oczywiście San Francisco. No i powrót do LA. Gdybyśmy powtarzali, tak by to wyglądało. Nie? Tak, możemy też, chyba śmiało mogę powiedzieć, pominąć Death Valley. No przejechać po prostu, bez zatrzymywania się, tak. Tak, krótszą drogą, ponieważ teraz przejechaliśmy całą. I to jest... Odhaczyliśmy? To jest niesamowite przeżycie, bo to są gigantyczne połacie niczego. Ale to moglibyśmy już teraz pominąć, właśnie na koszt tego, żeby na przykład dużo więcej czasu spędzić w parku Sequoia, bo na przykład tam mam bardzo duży niedosyt, mimo tego, że mieliśmy tam przeznaczoną... Ja tu kolejny raz powiem, że widziałam wasze zdjęcia i są niesamowite, tak, piękne. Także w Sequoiach mam duży niedosyt i bardzo chciałabym do tego parku. Znaczy ja mam niedosyt z każdego parku z tych, w których byliśmy. Też moim marzeniem, chyba naszym wspólnym, jest spędzenie kilku dni, więcej niż dwóch, nad Grand Canyonem, ale nie po to, żeby go oglądać z góry, tylko zejść na dół. Myśmy się orientowali, jak to wygląda. Trzeba mieć specjalny permit, zezwolenie. Zdobywa się go, trzeba się zapisać. Nie zalecają zejścia i wyjścia w jeden dzień. Znaczy, przypuszczam, że kondycja by nam nawet na to nie pozwoliła, ale w jeden dzień zejść na dół, spędzić tam. Tam można zejść z namiotem, z kalimatami, spędzić tam przy rzece Colorado kilka dni, przynajmniej jeden dzień. No i na ten trzeci, gdybyśmy jeden jest, wrócić do góry z powrotem. Także to bym bardzo chciał, żeby dotknąć go, a nie widzieć tego tylko z góry. Dobrze, na koniec powiedzcie, czy macie jakieś takie swoje refleksje, przemyślenia, gdybyście drugi raz mieli planować tą podróż, co byście zmienili, albo na przykład czy macie jakieś dobre rady dla tych, którzy planują taką podróż, dla przyszłych turystów, co możecie poradzić? No dobra. Dobra rada to na pewno dobrze przeliczyć sobie godziny przejazdu z punktu do punktu, bo trzeba pamiętać, że tutaj są mile, nie kilometry i mimo wszystko trochę czas spędza się w samochodzie, bo to nie jest Polska, to nie jest Europa. Także nawet ta część zachodniego wybrzeża to jest naprawdę ogromny teren, ogromna przestrzeń i trzeba sobie dobrze przeliczyć godziny, żeby dążyć po prostu ze wszystkim. Z drugiej strony nie ma się co bać też tych odległości, bo każda z tych dróg, którą jechaliśmy, niezależnie od tego, jak była długa, była fenomenalna. To znaczy, to nie są autostrady, gdzie przez 100 mil się nic nie zmienia, tylko zmienia się przyroda, zmieniają się widoki. Przez to się nie odczuwa tej odległości, którą się jedzie. I jeszcze może kolejna rzecz, nie ma się co obawiać planowania podróży po Stanach Zjednoczonych. Tutaj autentycznie jesteśmy tu już drugi raz. Znaczy, pierwszy raz byliśmy na wschodzie, na zachodzie drugi raz, drugi raz w Stanach jesteśmy. Wszystko jest łatwiej niż w Europie. Wszystko przychodzi, jak w jakiś sposób prościej się załatwia.
nie ma się czego obawiać kompletnie. Karty w bankomatach działają, na stacjach działają, ludzie są życzliwi, uśmiechnięci i mam wrażenie, że tutaj na zachodzie nawet bardziej niż na wschodzie są życzliwi, są pomocni. Mieliśmy, nie będę się tam dawał w opowieść, małą przygodę z samochodem, gdzie ktoś zobaczył, że mamy kłopot, zakopaliśmy się w piasku, nawet nie poprosiliśmy nikogo, nie zdążyliśmy poprosić o pomoc. W momencie, jak wsiedliśmy z samochodu, oglądaliśmy, co się stało. Pomocnicy już tak, z jednej strony leciała dziewczyna z saperką, z drugiej strony pan z podkładkami, pomogli nam się wygrzebać. Społeczeństwo jest fantastyczne. Okej. Okay. Ja powiem szczerze, miałam jeszcze pytanie, czy kupujecie dużo pamiątek, bo było to związane z tym, że miałam dla nich taki mini prezent, ale już go podarowałam, więc to sobie odpuścimy. W zamian tego może opowiedzcie, czy były jakieś takie super ciekawe historie, czy coś fajnego wam się przytrafiło, bo już opowiadaliście mi o tym, co znaleźliście i tą całą historię. To tak, udało nam się znaleźć, znaczy udało nam, znaleźliśmy przypadkowo w Zion na Upper Emerald. Emerald Pool. Tak, znaleźliśmy. Na jednym ze szlaków, na których byliśmy. Tak, prawo jazdy dziewczyny z Pakistanu. Na prawo jazdy amerykańskim jest adres, gdzie dana osoba mieszka. Adres zamieszkania to było San Francisco. Spytaliśmy się wokół ludzi, czy ktoś tu ją zna. Oczywiście nikt nie znał, pewnie dziewczyna dawno zeszła. No i stwierdziłem, że skoro my będziemy w San Francisco tam za 5-6 dni, to jest takie fajne coś pomóc komuś, zawieziemy tej dziewczynie. No i tak się stało. W drugi dzień pobytu w San Francisco pojechaliśmy pod ten adres. Dziewczyna nam otwarła, zdziwiona, że prawie jazdy do niej... Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić jej twarzy. Przeszczęśliwa. Ugościła nas. Na początku była zdziwiona, tak, w ogóle tak, jesteście, tak, co tak, od niej chcecie, tak? Czy generalnie szybko się zaprzyjaźniliśmy, mamy siebie na Facebooku, zaprosiliśmy ją do Polski, dziewczyna w ogóle z Pakistanu, skończyła studia tutaj i pracuje jako inżynier właśnie paneli słonecznych w jednej z firm takich czołowych amerykańskich. Bardzo fajna historia, ciekawa znajomość. I zapamiętacie ją na zawsze. No i mogliśmy komuś pomóc przy okazji naszych wakacji. To by było na tyle z mojej strony. Bardzo wam dziękuję za możliwość nagrania kolejnego odcinka. Tak naprawdę marzyło mi się, żeby to było tam pod palmami, ale... Życzę ci, żeby to był nasz drugi, ale nie ostatni odcinek. Tak jest. Ja też sobie tego życzę i mam nadzieję, że nie będziemy go nagrywać w Krakowie, kiedy tam przylecę, nie, ale nie, będziemy nie. go nagrywać tu w Los Angeles. Ale jakbyś chciała przy Smoku Wawelskim... Oprowadzisz. Bima jest. Kochani, jeśli wam się podobał ten odcinek, to tradycyjnie proszę o lajki, zasubskrybujcie kanał i oglądajcie moje filmiki. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jeśli macie pytania do tych cudownych ludzi, to również piszcie. Oni wrócą teraz do Polski, więc pewnie odczytają wszystkie komentarze, jak będą mieć czas i odpiszą, także to by było. To jest kwestia czasu, ale na pewno odpiszemy. Na pewno tam zerkniesz i zobaczysz, co się działo na pewno. Pod postami. Także pozdrawiamy serdecznie, im życzymy bezpiecznego powrotu do Polski i żeby ten lot minął w miarę szybko, bo jakby nie było, to jest uciążliwe, ale... Będziemy spać. Tak, tak. Wracamy do naszego ukochanego pieska. Tak jest. No. Pozdrawiamy serdecznie, pa, pa. Do zobaczenia na szlaku.